Zapraszamy na mecz pucharowy. Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Boluś, a ja witam was w kolejnym odcinku z kariery zawodnika FIFA 16. No i właśnie dziś zobaczymy, jak biało-czerwoni zagrają, jakże przed monitorami, jak i u was w telewizji, a może u kogoś na żywo, jak ktoś się wybiera, to gratuluję. Z chęcią też bym przejechał się na taki mecz. Jak widzicie, tutaj nasza grupa. Hiszpania niestety, ale prowadzi. Ale dzielą nas, dzieli nas tylko chyba jeden punkcik, także nie jest źle. Dzisiaj gram sobie ze ze Szwajcarią. Niestety to nie mecz z Holandią, ani z Niemcami, ale mam nadzieję, że też dobry sprawdzian naszych zawodników przed Euro. Obstawimy sobie, obstawiam, że dzisiaj wyjdzie 2-1 dla naszych, ale nie mam pojęcia, kto strzeli. Jak widzicie, no my gramy w polskim składzie, fajnie by było tak zagrać sobie na Euro. Lewandowski dość podobny. I słuchajcie, tutaj taka mała pogawędka do was, bo nie wiem, ale może zakupimy sobie PS-a z racji tego, że tam jest Euro całe. Fajnie by było sobie w Euro na przykład zagrać zamiast FIFA, odpocząć trochę od FIFA i zagrać sobie właśnie ten tryb Euro. Ogólnie też bardzo fajna fizyka jest PS-a i myślę, że wam by się spodobało. Jak nie, zapraszam do Adasia, zobaczcie sobie, jak wygląda PS i napiszcie mi, czy mam kupować, czy też nie. Ale myślę, że dość fajnie by to wyglądało, coś innego i można by było troszeczkę sobie pograć. Niestety, jak widzicie, nie ma ze mną Brączka też, bo Brączek jest w szkole. Ja nagrywam sobie to od rana, bo później nagramy jakiegoś farminga sobie, to żeby już czasu nie tracić, bo też nie wiadomo, jak z pogodą. I co mamy? Szczęsny pisze Kleban Gligą. Czekajcie, Lewandowski. Jestem na samym przodzie jeszcze przed Lewandowskim. Pawłowski, Błaszczykowski, Krychowa Glinę. I naprawdę fajnie. Skład, sam bym tak ich ustawił, no ale niestety jestem tu tylko zawodnikiem i to moja kariera, ważne, że jestem powołany. I co, bez zbędnego gadania chyba możemy zabrać się za mecz. W poprzednim meczu, może na samym początku zobaczycie dwie bramki, zobaczymy. Zobaczymy, bo w poprzednim meczu tam coś nagrałem, ale nie wiem, zobaczymy, czy będzie co z tego skleić, czy też nie. No to lecimy, oby dobrze się nam się grało i bez kontuzji. To jest dzisiaj najważniejsze, żebyśmy ten mecz z Holandią zagrali bez kontuzji, bo to chyba mogło być najgorsze, co mogłoby nam się przydarzyć. No i Lewandowski, tu będzie straszył to co naprawdę on gra w FIFA, ale mi się wydaje, że jeszcze w FIFA nie jest to odzorowane, jak on gra naprawdę, bo czasami jak nim gram, to jest patologia jakaś, nie potrafię nim nic wykorzystać. Piękna główka. Średnia już nam się tu meczowa podbija. Dawno FIFA nie było, mieliśmy coś nagrać z Brączkiem, ale no mówię, jak teraz go nie ma. Ja też miałem nagrywać farminga z singla. Czekajcie, właśnie Lewandowski wchodził, dobrze. Mamy rzut rożny. Miałem nagrywać singla, ale tam mam pracę z turem związane i tak to wiecie, chciałem tym swoim panelem troszkę sobie potem, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Postaram się taki dość fajny polski, realny mecz zagrać. Nie będę szarpał tak tej gry. Błaszczykowski 10-0 średnia, więc... Dobra. Dobrze, na drugi słupek. No tutaj Krychowiak chciał zamykać. No słyszałem, że Krychowiak tutaj nawet do Barcelony ma proponowane przejście, także no to co by się wydarzyło, to... Czekajcie, Lewandowski tu złapie. Co przeszedłem teraz? Pięknie, Krychowiak! Przed chwilą tego nie skończył, ale zrobił to teraz. Piękna akcja Polaków. Trochę taka szarpana, bo jak widzicie, no powinienem tutaj wykończyć sobą, ale Benaglio naprawdę zajebiście broni, bo powiem wam, że u Brączka przyjechałem, chciałem zobaczyć, czy mi wszystkie klawisze chodzą. Zagrałem sobie z nimi 2-3 razy aż mecze. Chciałem sobie chwilę z nim pograć, żeby się rozegrać, że wiecie, tak na sucho nie wchodzi. No tutaj też, jak widzimy, no taki błąd wywalił się. Nie wiem, kto to nie był, Rodriguez, a nie znam wszystkich zawodników ze Szwajcarii. Niestety. Dobra. Grzegorz Krychowak, 10 minuta. Najważniejsze to dobrze zacząć. Tu mamy jakieś eliminacje, FIFA, coś tam, wiecie, no jak to w końcu już wcześniej wspominałem, że no niestety dwie gry takie jak PS, Pro Evolution Soccer oczywiście, żeby ktoś się tam nie pomylił, jak i FIFA gryzą się ze sobą, zamiast zrobić jedną konkretną grę, no to tak wiecie, tu jedni pokupowali sobie to na Euro. Dobrze, Balcerzak, cofnij powoli, podaj. Dobra, Pawłowski, aj, niepotrzebnie wypuścił, ale powalczy. Aha, mamy rzut z autu dla przeciwnika niestety. Balcerzak już tam powinniśmy wysokim pressingiem, bo to jest u nas najważniejsze w polskiej kadrze, żebyśmy by teraz naprawdę grali wysokim pressingiem, bo jak wiecie, no trochę presji i już się człowiek gubi. O, tak jakby najmniej teraz.
Ajajaja, myślałem, że inaczej będę zbiegał z pleców. Wiecie co, taki wcześniejszy troszkę jakby misklik. Dobra, po podaniami pograjmy troszeczkę. Ajajaj, tutaj się zamotałem. Nie wiem, czemu nie wchodziłem swoim zawodnikiem. Tak troszkę przycikłem Rodriguez. I bardzo dobrze, wysoki pressing. Ale również Rodriguez wrócił, za tą piłką odebrał, nadrobił. Nie wiem, czy tam oglądacie, śledzicie trochę te mecze. Nie wiem, ja dzisiaj powtórkę tylko widziałem meczu, o kurde, Francji. Kurczę, z Francji, z jakimś afrykańskim chyba zespołem. Ja byłem silny, co zrobił Pogba i ten piękny drugi gol na 2-1. No kurczę, takie akcje już mnie tak zachęca to wszystko do oglądania tego Euro. Dobrze, tutaj sobie zagrałem. Pawłowski tam fajnie wchodził, ale dobra, my tutaj pójdziemy. Ole, Linetti wsadził bramę, druga asysta. Nie, tamto to mi nie policzyło asystę, przepraszam. Ale jak nasi chociaż tak dzisiaj zagrają. Niech będą konsekwentni i wykorzystują te sytuacje, które będą się nadarzać i naprawdę... Z ręką na sercu powiem wam, że lepszego czasu polskiej reprezentacji nie liczę tych lat, gdzie grał Lato, Boniek i wszyscy inni zajebiści polscy piłkarze. To mamy naprawdę jeden z najlepszych składów, jaki nam się mógł teraz trafić i jeśli nie wykorzystamy tego na Euro, to może już taka druga szansa się nie trafić, bo kolejne Euro, wiadomo, Lewandowski już nie będzie raczej w takiej życiowej formie, jak jest teraz. No życzę mu, żeby był. Ale no nie wiadomo, no i jak widzimy Linetti, młody chłopak wchodzi i strzela bramkę dla nas. O to chodzi w takich meczach, żeby budować sobie właśnie formę na te lepsze mecze, żeby zdobywać sobie uznanie w oczach trenera. Żebyśmy mogli częściej wchodzić na te takie mecze. I co, już mamy 2-0, jest dobrze, już mamy sytuację poukładaną w tym meczu, aby teraz nie stracić. Wiadomo, z komputerem zawsze gra się inaczej, strzelamy te dwie bramki i komputer traci trochę na wartości. Aj, tutaj dobrze pressingiem i jeszcze zdąży podanie, pójdzie podanie, pięknie i tu idzie chyba na 2-1. Ole, bomba! Ja pierdzielę, jaka akcja, jak kocham Polaków za tę akcję. I takie się zdarzały i też naprawdę, ale no tutaj. No nie wierzę, jak pięknie Balcerzak dośrodkował, a mogłem, wiecie co, mogłem to przyjmować, bo Benalio nie wychodził do tego. Ale pięknie, efektowniejsza na pewno bramka byłaby z tego. Pawłowski tutaj niepotrzebnie, takie szarpane zagranie, no mówię, jestem przyzwyczajony z FIFA i tak gram. A fajnie oglądałem sobie u niektórych youtuberów, jak naprawdę oni sobie, wiecie co, rozgrywają te fajnie te podania, tak jak komputer właśnie. Brawo, ładnie odebrał. Przyjąć, odegrać. Krychu, troszkę mój błąd, bo źle nadusiłem strzałkę, tutaj miało być podanie do mnie właśnie, do mojego zawodnika, ale dobra, mamy... A i gdyby mi tego nie odebrał, to już szło podanie prostopadłe. Mogłoby coś z tego być. No i tak jak mówię, no w dzisiejszym meczu to najważniejsze jest to, nieważny jest wynik. Powiem wam to, że nieważny jest wynik, najważniejsze, żebyśmy złapali kontuzji. No bo już straciliśmy Rybusa, ważne, że Krychowiak tam się pozbierał, bo też miał pewne problemy zdrowotne. Ale dobrze, to może po chwili, bo idziemy kontrą. Lewandowski, to jest taran, powiem wam. Oj, tutaj niestety już trzeci zabrał nam piłkę. Jedno co wam też powiem, to te zgrupowanie, które nasi mieli. Powiem wam, że spędzili dużo czasu ze sobą, te wspólne treningi, wspólne tam jakieś, wiecie, ćwiczenia na siłowni. To wszystko daje taką sytuację w drużynie, że nasi się dogadują. To jest nie to, co tak jak na przykład we Francji wcześniej mówiono, że no właśnie te sprawy, co wyszły z z Benzemą i z Matuidi, z tym drugim Francuzem, ojejku, tym niskim, Valbueną. To psuje trochę... Ło, się przestraszyłem. Psuje trochę relacje w reprezentacji, co odbija się to też na grze. A nasi naprawdę, jeśli tak jak mówiłem, oglądajcie sobie Łączy Nas Piłka, taki kanał na YouTubie, zobaczcie, jak nasi naprawdę fajnie się dogadywali. I to na pewno nas połączy i myślę, że będzie to widać w dzisiejszym meczu. Mam bynajmniej taką nadzieję. Brawo, teraz Szczęsny. Co, tu będzie rzut karny? A co się stało? To jest kurwa wielkie niedopatrzenie, to jest wielka porażka. Przecież bramka nas popchnął na niego. Szczęsny.
No ich nie zdążyłem, chciałem, wiecie, wyczekać i zdążyć się rzucić, mogłem się rzucać wcześniej. Czasami jest tak, że zdążę, jeżeli ten strzał nie jest mocny, zdążę się wypatrzyć dobrze i... Troszkę taka obrona jak w meczu finałowym Ligi Mistrzów Realu z Atletico, gdzie Oblak praktycznie nie mógł wyczuć nikogo. No niczym nie przesądzę, no, teraz kilka dobrych podań. No nie zdążymy, koniec pierwszej połowy, ale jest dobrze, wynik pod kontrolą jest 2-1. Trzeba to teraz tylko utrzymać. I mam nadzieję, że powinniśmy wygrać ten mecz. Jak widzicie, bardzo dobrą kondycję mam. Lewandowski troszkę tutaj pobiegał. Zobaczymy podaniami, czy uda nam się coś zrobić. Ten drzwi i w ogóle... Tak, wiem, że prowadzi. Ale pięknie ściągłem to strzałkami. Ale to pięknie zrobiłem. Linetti, druga bramka. Brawo. Brawo, Karol. Ej, powiem wam właśnie tymi podaniami. Jak sami teraz zobaczyliście, to nie była taka typowa moja akcja, bo ja najczęściej robię 2-3 podania, to jest górne, później kończąca piłka i często to nie wychodzi, bo tam komputer to wybija. Zobaczcie, pograłem... Ała! Pograłem trochę podaniami. I naprawdę fajnie to wyszło. Może taką grę zacznę sobie wpajać. Ciężko będzie, ale myślę, że jakbym ciągle tak grał, fajnie mogłoby być. Zobaczcie, jak podaniami udało mi się rozłożyć tą obronę. Tak, Szpakowski, dobrze o tym wiemy. Dzisiaj oczywiście oglądamy meczyk. Ja będę chyba raczej oglądał telewizji, bo jestem ciekawy komentowania Isaka. Mam nadzieję, że będzie to fajnie, ponieważ on bardzo szybko i dość energicznie komentuje, więc przez co może fajnie wyglądać taki mecz. Zobaczymy, jak mu wyjdzie, bo to wiecie... Olej, widzicie tu teraz ten błąd, długie przyjęcie Salomona. Ale też i tragiczne podanie Rodrigueza. Nie, to nie był chyba Rodriguez, nie miał długich włosów. Nie mam zamiaru przyglądać się, bo tam nie było... Aha, po... Piękne podanie. Kuba. No i tutaj niestety jeszcze nabił na nas. Nic z tego nie będzie. Jeśli ktoś ma takie rozpiski, gdzie grają jeszcze te mecze takie przed Euro, takie wiecie, typowo sparingi, tak jak my z Holandią, weźcie, wyślijcie mi w komentarzach stronę, bo teraz się te obrączka pooglądałbym sobie, pooglądalibyśmy sobie wieczorkami, bo one po południu wieczorkami lecą te mecze. Z chęcią bym sobie pooglądał jak inne zespoły, bo widziałem, że Niemcy kolejną porażkę odnieśli, ja jestem w ogóle silny. No fakt, że pewnie tam z tego co widziałem to taki drugi skład niemiecki. Nie dziwię się, nie ma co ryzykować. Ja myślę, że dzisiaj wyjdziemy troszkę lepszym składem na Holandię, a już później naprawdę będziemy się oszczędzać i da pograć młodym chłopakom, którzy no naprawdę będą mieli swój debiut na Mistrzostwach Europy, na Euro. Kurczę, ale tutaj poszedł z wodem. Jedziemy. I długa piłka, piękna. Oj, Benaglio wyszedł. Jak go wyjebałem. Ej, tutaj już, gdyby wcześniej mu się zebrał. Dobra, zagrajmy podaniami. Krychu, co żeś tak zgubił tą piłę? Aż do ciebie to niepodobne. Ja powiem tak. Nie, chciałbym, nie, jeśli chodzi o Krychowiaka, chciałbym, żeby przeszedł sobie do jakiegoś lepszego klubu. No wiadomo, ta pozycja SPD, taką jak on gra, no czyli defensywny pomocnik, ta, jeśli chodzi o Barcelonę, przydaje się ktoś taki. I wiecie, no, o piękne będzie podanie. Jejku, Pawłowski na dwa razy, ale jest bramka i niestety, ale chyba nie dostanę asysty. Wiecie co, chyba nie dostanę asysty, niestety szkoda, bo ponieważ ta piłka odbija się po bramkarzu, ale może długie włosy? Za co to? Nowe sztuczki? A chyba, że dostałem za asystę. Ale Benaglio naprawdę dobrze broni, to co wyciągał. I kurde, zgubiłem temat. A jeśli macie właśnie te mecze, to wyślijcie mi. Ja z chęcią sobie byśmy pooglądali. Bo nie mogę, szukałem na dzień, nie mogłem tego nigdzie znaleźć. Albo bynajmniej na jakich kanałach lecą te mecze. I czekajcie, co... Kurde, o czym ja rozmawiałem, widzicie, zgubiłem strasznie temat. Będzie zmiana w polskiej reprezentacji. Kto schodzi? Krychowiak, Grzesiu. A, o Grzesiu, widzicie, no kurde, no FIFA lepiej mi nie mogła pomóc.
ale się chmurzy, zaraz będą niezłe baty znowu. I Grzesiu, Grzesiu mógłby przejść do Barcelony, mówię, tak jak Lewandowski, żeby do Barcelony na pewno by stracił, dlatego że mamy tam Suareza, mamy Messiego, mamy Neymara, każdy z nich, no wiadomo, tutaj by tylko było wymiana Suarezem, nie, nie chciałbym, do Realu też nie chcę, ponieważ Benzema, jeszcze kilku świetnych piłkarzy, którzy też grają, jak najbardziej chcę, żeby został w Bayernie, z tego co słyszałem przedłużył kontrakt, ale później znowu są jakieś spekulacje, że ma przejść. Ja jestem za tym, żeby właśnie nie przychodził. Mam nadzieję, że zostanie. No widzicie, no ma pewny. Czekajcie, ja wchodzę. Za mocno. Za głęboko to było. Rozegrajmy to podaniami. Błaszczykowski. Pawłowski. No i tu byłem za mocno. Szkoda, bo fajne. Ej, tutaj zostałem tylko piękny od tyłu. A tutaj tak jak mówię, no Lewandowski mógłby zostać w Bawarii, naprawdę sami widzicie jak mu idzie ta gra. Króla Strzelców sobie tak już w Hiszpanii nie pozdobywa, no bo niestety no Messi i Ronaldo no, zostawiają wszystkich bez szans jakichkolwiek. Dlatego też no mówię, Lewandowski jak zostaje, jeśli chce, naprawdę jeśli chce ciągle grać, a to żeby się rozwijać musi być częsta gra, tak jak w Bayernie ma pewne to. Fakt, że teraz są młodzi pokupowani do Bayernu, więc nie wiadomo jak to będzie, ale nie wierzę, że... Czekajcie, kto jest teraz ten Ancelotti? Gol. Kurwa, szczęsny, co ty zrobiłeś? O Boże, naprawdę dwa... Tracimy bramki po takich błędach, no tak jak nasza polska reprezentacja. Jeszcze w niedawnym czasie, jeszcze te pół roku temu, cofnijmy się, traciliśmy właśnie... Zdobyłaśmy piękne bramki, ale traciliśmy zaraz głupie. I to jest jedna z takich głupich bramek, no fakt, że tutaj no fizyka komputera dużo nam na to wpłynęła. Lewandowski szedł Zieliński z tego co chyba widzę. A chciałem tutaj mu przełożyć pomiędzy nogami, niestety nie udało się to. I kontynuując Lewandowskiego, mam nadzieję, że zostanie. To samo co Aubameyang, no niestety podobno przechodzi. A chciałem, bać, z tego co widziałem jego wypowiedzi, no powiedział, że zostaje, tak, ja zostaję w Borussii, chcę razem z Royce'em zostać i grać dla Borussii, bo teraz Liga Mistrzów, udało im się awansować, no prawdzie oni we dwóch to wywalczyli i Henryk Mkhitaryan. A i tutaj niestety za krótkie to podanie do Zielińskiego i mówię, no kurczę, fajnie jakby właśnie i Aubameyang i Lewandowski zostali, bo w następnym sezonie to jest dobry rywal dla Lewandowskiego. Jak sami widzicie, oni rywalizowali do samego końca, no fakt, że Lewandowskiemu udało się te karne. Boże, co ja zrobiłem? Pawłowski, dzisiaj naprawdę nie jest to twój mecz jakiś dobry. No ta piłka na dwa razy uderzana, mamy spalonego, 86 minuta. No a jeśli chodzi o Krychowiaka, tam za Busquetsa by grał sobie, także do Barcelony jak najbardziej jestem za. Fajnie było Krychowiaka Polaka pooglądać sobie w tak wielkiej Barcelonie świetnej. Tu długie podanie jeszcze na mnie. Może coś z tego uda się zrobić. Zgranie? Wiecie co ja zrobiłem? To miało być podanie, a ja później się zamotałem i oddałem strzał. No szkoda, bo to prawdopodobnie byłaby kolejna bramka Lichtsteiner. Podaj. No i ten Benaglio naprawdę wysoko. Ale no i podejrzewam, że będzie jeszcze wyżej. No już się nie mogę doczekać. Ten klimat euro. Ach. Ten Neuer wychodzący do środkowej linii boiska. Nie, fajna FIFA, myślę, że trochę sobie pogadaliśmy. Ważne, że mamy też wynik, co na pewno. Ole, zajebałem budę, nie? Szkoda, że jest spalony, no nie wiesz. Ale Zieliński mógł sobie trafić w bramkę, tak? To też by go podbudowało. No nie, naprawdę? Ale piękne to zgranie. No i no trochę nie wyczekał, ale kolejna, zobaczcie jaką budę. Zacząłem właśnie teraz strzałkami to kierować i wchodzą te piłki, naprawdę wchodzą te piłki, jak sami widzieliście wcześniej piłkę, którą strzelał chyba Kuba. Tu uderzenie sprzed pola karnego. Dobrze, wywalczona piła. Oj, myślałem, że pójdzie w tamtą stronę, nie straćmy. Dobrze, brawo. Brawo Polański, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Dobry mecz, oby dzisiaj tak Polacy też zagrali i nie było tych kontuzji, które jeszcze raz powtarzam, żeby się nie przytrafiły. Nie wiem co teraz chciałem powiedzieć. Ja wam dziękuję jeszcze raz serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć.